witam serdecznie sprzed Urzędu Gminy w Czerwińsku nad Wisłą, gdzie za chwileczkę odbędzie się spotkanie w sprawie poprawy jakości wałów przeciwpowodziowych. Czego oczekuje Pani po dzisiejszym spotkaniu? Oczekujemy, żebyśmy po prostu bezpiecznie mogli mieszkać na tych naszych terenach, które cały czas mamy zalewane. Mamy zdjęcia, jesteśmy cały czas podmoknięci, no i nie czujemy się po prostu bezpiecznie. Mamy te wały w takim stanie, jakim są. Są uszkodzone, są dziury po bobrach. No nie mamy żadnej pomocy jak na razie. Ani, no wiadomo, że straszno tam ratowała te wały jak mogła, ale oczekujemy po prostu, żeby ktoś się zainteresował tymi wałami i po prostu te wały zostały wyremontowane i żeby to no, na przyszłość nie były nasze uprawy pozalewane. Serdecznie dziękuję za przybycie wszystkim na to ważne spotkanie. Cel spotkania jaki jest? Wały, jeszcze raz wały, obrona przeciwpowodziowa, Doliny Wychódz i Wilkowiec. Pozwoliłem sobie zaprosić przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w osobie pana dyrektora Nerca, który reprezentuje pana marszałka. Musimy zrobić pierwszy krok, bo nawet najdłuższą drogę rozpoczyna się od pierwszego kroku. I tym pierwszym krokiem będzie zlecenie opracowania koncepcji programowo-przestrzennej. I w tej koncepcji uzyskamy odpowiedź na pytanie, jaki powinien być wał, na jaką wodę powinien być zabezpieczony, jak ma być odsunięty od rzeki Wisły i jakie mają być docelowe rozwiązania techniczne. I dzisiaj mogę Państwu zadeklarować, że na ten cel mamy środki finansowe. I będziemy Państwa na bieżąco informowali o postępie tych prac, a niemalże od jutra podejmujemy działania w celu przeprowadzenia przetargu na wykonanie tej koncepcji programowo-przestrzennej. Ja uważam, że przy zaangażowaniu wszystkich sił, przy dobrej woli również i Dyrekcji Ochrony Środowiska, ale także i przy dobrej woli organów administracji rządowej, samorządowej, możemy to zrobić może pół roku, może 7 miesięcy, może 8 miesięcy maksimum. Uważam, że przedłużanie tego terminu jest niecelowe. Bardzo bym prosił, żeby wszyscy, rzeczywiście, to jest ten apel, żeby wyjść z tego spotkania w przekonaniu, że musi to być, jak to się mówi, działanie wszystkich i miejscowej ludności, miejscowego samorządu i wszystkich poszczególnych urzędów, które mają decyzyjne, powiedzmy, umocowania i wtedy coś zrobimy. I dobra wola i dobry klimat ludności, to jest też bardzo ważne. I o to wszyscy, ja myślę, że te spotkania temu służą. Miejmy nadzieję, że urzędnicy wydający decyzje i tworzący programy tym razem zdążą, nim nadejdzie kolejne wezbranie.